Już za tydzień, we wtorek 23 marca o 20:00, zapraszam Was na spotkanie tutaj na kanale YouTube, na YouTubie, kanale Jaskini Słowa. Pod tym filmem i pod filmami w tym tygodniu, jeszcze w piątek, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, pojawią się linki do spotkania na Zoomie. Trzeba kliknąć ten link i po prostu połączyć się z tą aplikacją Zoom i wtedy można dołączyć do spotkania i brać w nim udział. Można pokazać się, jeżeli ktoś ma kamerę, albo po prostu uruchomić tylko swój dźwięk i w ten sposób wejść w rozmowę ze mną. W ten sposób stworzymy takie wirtualne spotkanie. Kto nie będzie mógł w ten sposób tego robić, to o 20:00 we wtorek może po prostu wejść na kanał Jaskinia Słowa na YouTubie i tam będzie transmisja na żywo, spotkanie na żywo ze mną. Spotkanie, w którym trochę podsumuję te 30 kilka już wtedy nagrań wielkopostnych, ale też i chciałbym trochę opowiedzieć o tym, co robić dalej. Jak te spotkania przekuć na konkret, zarówno na czas Triduum Paschalnego, jak i też na ten czas, który potem przed nami, na nasze po prostu życie. Wielki Post jest po to, by coś w sobie na stałe zmieniać, by nie wracać do starych nawyków. Nie o to chodzi, by w Wielkim Poście, nie wiem, czegoś nie robić, a potem po Wielkim Poście znów to robić, ale by się zmieniać, by do tego, co było przed Wielkim Postem, w tych złych rzeczach, nie wracać. Stąd zapraszam bardzo do tego spotkania już w przyszły wtorek oraz do tego, by do tego spotkania wysłać mi maila, napisać komentarz, wysłać wiadomość, której proszę napiszcie, jak przeżywacie te spotkania, jak co dla Was znaczą, jak udało się Wam nad tymi tekstami pracować, w jaki sposób pracowaliście, co robiliście, jak to wyglądało konkretnie w Waszym przypadku, kiedy do tego sięgaliście, jak się Wam tego słuchało, co mogę ulepszyć, co zmienić, co Was zaskoczyło, co było takim plusem tych spotkań, co minusem. Bardzo na to liczę, lubię takie spotkania, w których można coś podsumować, ale też lubię, kiedy no nie mówię w pustkę, tylko jakby jest odpowiedź na to, co mówię. To dla mnie bardzo ważne, więc zachęcam do tego, by już zapraszam do tego, by w przyszły wtorek wziąć udział w tym spotkaniu, a także do tego, by właśnie do tego czasu wysłać coś do mnie, wysłać informację zwrotną na temat tego, co tutaj robiłem. Jeżeli rozwiniemy opis pod filmem, tam jest do mnie adres mailowy, śmiało proszę pisać. I też zapamiętać sobie, zapisać w kalendarzu wtorek o 20:00, widzimy się na YouTubie, a jeśli ktoś ma chęć, może też kliknąć na linka do spotkania na Zoomie, tam do 100 osób może być nas i to spotkanie będzie we wtorek także, tak można będzie brać w nim udział. Dzisiaj spotkanie twarzą w twarz, wchodzimy w tekst znów świętego Łukasza. Zapraszam Was do rozdziału 8, wersety od 26 do 39. Spotkanie Jezusa z opętanym. Jezus przychodzi, przepływa przez Jezioro Galilejskie do kraju, jak dzisiaj czytamy w 26 wersecie, do kraju Gergezeńczyków, czyli naprzeciw Galilei, jak nam wyjaśnia ewangelista Łukasz. Kiedy patrzymy na Jezioro Galilejskie, po jego zachodniej stronie mamy Galileę, natomiast po wschodniej stronie mamy już tereny pogan, te miasta Dekapolu, kraina pogan. Zresztą zobaczymy za chwilę, tam też hodowane są świnie, o których inny ewangelista powie, że ta trzoda miała 2000 świń, a więc duża trzoda świń, świnie hodowane jako dobre mięso, jako dobry pokarm, ale dla pogan. Żydzi nie hodują świń, Żydzi
nie mają kontaktu z tymi zwierzętami, bo są one traktowane jako zwierzęta nieczyste. Jezus przypływa do tego kraju, przypłynęli, czytamy, a więc znowu informacja już tutaj wskazująca, że z Jezusem są Jego uczniowie, On nie jest sam. Przychodzi i wychodzi na ląd, wybiera do Niego, naprzeciw Niemu, pewien człowiek z miasta, opętany przez złe duchy. Mamy też opis tego człowieka. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania, mieszkał nie w domu, lecz w grobowcach. A więc człowiek, który jest w jakiś sposób zniewolony przez złego ducha, ten zły duch tak działa w nim, że ten opętany chodzi nago, a więc jest pozbawiony jakoś swojej godności, swojej tożsamości, mieszka poza miastem, poza społeczeństwem, nie mieszka w domu, a więc jest wykluczony ze wspólnoty, mieszka w grobowcach. Grobowce są tym miejscem nieczystym, pośród zmarłych. Demony, które nim władają, to właśnie kraina zmarłych, kraina gdzieś podziemna, kraina nieczysta. No i dzisiaj chciałbym, żeby on stał się każdym z nas, żebyśmy w nim odkrywali trochę też i siebie. Ten duch nieczysty, opętany człowiek, który jest pod władzą jakichś demonów, także w tym takim duchowym znaczeniu. Demony, czyli coś przeciwnego Bogu. Człowiek, w którym są siły przeciwne Bogu. Człowiek, który ma w sobie to, co jest grzechem, co jest śmiercią, co powoduje, że jego dom jest w grobowcach, pośród umarłych. Co jest tą twoją śmiercią? Co jest twoim demonem? Co jest tym, co ciebie w jakiś sposób pęta? Co ciebie zniewala? To może być nasza chciwość, nieczystość, nienawiść, jakaś złość. To może być nasz upór. To są te grzechy główne. Lenistwo, różne mogą być te przestrzenie, w których jesteśmy w taki sposób przez ducha opętani, jesteśmy zniewoleni, czyli gdzieś nie ma w nas Ducha Bożego. Jeśli są takie miejsca, w których nie ma w nas Ducha Bożego, to właśnie dzisiaj możemy zaprosić w te miejsca Jezusa. Przyjdź do Jezusa, zobaczcie, że ten zły człowiek opętany wybiega naprzeciw Jezusa. Przychodzi do stóp Jezusa, jak czytamy w 28 wersecie, ujrzał Jezusa, strzykiem padł przed Nim, a więc moc Jezusa jest tak wielka, że nawet złe duchy ulegają tej mocy. Opętany pada przed Jezusem i uznaje wielkość Jezusa. Uznaje wielkość Jezusa, pada przed Jezusem. To jest ważne, że Jezus naprawdę ma moc nad tym wszystkim, co złe. Możemy sobie czytać o Jezusie, czytamy, słuchamy tych rozważań, poznajemy Jezusa, ale ważne, żeby nie wejść w taką pułapkę patrzenia, że Jezus to jest tylko jakaś postać z kart Biblii, że to jest tylko jakaś legenda, miła historia, że znamy historię o rozmnożeniu chlebów, o chodzeniu po wodzie, o weselu w Kanie Galilejskiej. Tak samo wpiszemy w to historię męki, zmartwychwstania, śmierci. No nie, Jezus jest żywym Bogiem, który naprawdę ma moc. Jeśli dotykasz Biblii swoim sercem, spotykasz się z Jezusem, który ma moc. Jeśli idziesz na Eucharystię, dotykasz sercem Jezusa. Stajesz twarzą w twarz z Jezusem, który ma moc. Gdy klękasz do spowiedzi, stajesz twarzą w twarz z Jezusem, który ma moc zwyciężyć twoje demony, twoją śmierć, to, co ciebie zabija. Taka jest moc Jezusa. Jezus ma niezwykłą moc. Czy tak patrzysz na Jezusa? Czy tak patrzysz na to spotkanie z Nim? Tak przeżywasz każdą modlitwę, każdą relację z Jezusem. To nie jest tylko jakiś rytuał, który odprawiamy codziennie, prawda, o 10:00, parzę herbatkę, parzę ziółka, piję kawę i zadryzam to delicjami. I taki mam rytuał od 40 lat, a rano, prawda, otwieram Pismo Święte albo mówię różaniec.
Tak nie można porównywać tego do jakiegoś zwykłego rytuału. To ma być moje spotkanie z żywym Bogiem, z tym, który ma moc. Czy wierzysz w to? Czy tak rozumiesz swoje przychodzenie do Jezusa, twoje stawanie z Jezusem twarzą w twarz? On padł przed Jezusem i zawołał: czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zobaczcie, że widzą się pierwszy raz, a Jezus jest znany. Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Zna Jego imię, zna imię Jezusa, zna moc Jezusa, wie, że jest Synem Bożym. Wyznaje pięknie wiarę w Jezusa, taką, jaką wyznawali uzdrowieni itd. Zobaczcie, my też możemy wyznawać wiarę w Jezusa. Znamy Jego imię, wiemy, że jest Synem Bożym. Złe duchy też wiedziały. To jeszcze nie świadczy o bliskości z Jezusem. To jeszcze nie świadczy o tym, że jesteśmy w jakiejś więzi z Nim. To, że znamy Jego imię i potrafimy zdefiniować to, kim jest, to jeszcze nie określa bycia uczniem. Czego chcesz ode mnie, Jezusie? Die moi kai soi. Dosłownie tłumacząc, co mnie i Tobie? Co mnie i Tobie? Jezusie, Synu Boga Najwyższego, co mnie i Tobie? To jest taki hebrajski zwrot, który wyraża radykalny, największy dystans pomiędzy dwiema osobami. Można to przetłumaczyć tak może dosłowniej. Czego chcesz ode mnie, to jest złe tłumaczenie, bo tam tak nie jest. A dosłownie, co mnie i Tobie? A w znaczeniu, żeby zachować znaczenie, ksiądz profesor Mickiewicz, Pallotyn, proponuje w swoim komentarzu powiedzieć: co mam z Tobą wspólnego? Co mnie i Tobie? Jakiś dystans. Nic nie mamy ze sobą wspólnego. Co nas łączy? Czemu tu jesteś? Co nas łączy? I to pytanie tego człowieka opętanego, skierowane do Jezusa, myślę, że może być też dzisiaj naszym pytaniem, które my postawimy Jezusowi. Co mam z Tobą wspólnego? Co mnie i Tobie? To mówi o dystansie pomiędzy dwiema osobami, że właśnie nie mamy nic wspólnego. Co Ty tu robisz? Przecież nic nas nie łączy. Jak wygląda ten dystans między Tobą a Jezusem? A może bliskość? No właśnie, dystans czy bliskość? Jeśli bliskość, to dobrze, bo już blisko Wielkanoc i spotkasz się z tym, kto jest w bliskości z Tobą. A jeśli dystans, no to próbuj to zmienić, bo niedługo Wielkanoc i szkoda by było minąć się z tym, który jest Panem życia i tym, który daje życie, który zbawia, który daje światło, który pokonuje to wszystko, co jest ciemnością i grzechem. Co mam z Tobą wspólnego? Błagam Cię, nie dręcz mnie. Dlaczego tak mówi ten opętany? 29 werset nas odwołuje do czegoś, co się wydarzyło wcześniej. Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami, trzymano na wpętach, on rwał więzy, a zły duch gnał go na pustkowie. To tak się wydarzało wiele razy. Porywał go, wiązano go łańcuchami, próbowano go na różne sposoby zatrzymać, ale on te więzy rwał i ten zły duch targał nim gdzieś na jakieś pustkowia. Pustkowia w tym rozumieniu właśnie miejsc, gdzie nie dzieje się nic dobrego. Miejsc, gdzie są siedliska złych duchów. Wiele razy próbowałeś już pokonać swój grzech, słabość. Wiązałeś się różnymi więzami, myśląc, że będzie już dobrze. Ale potem jakaś taka straszna moc w tobie, potworna moc. Te twoje bariery, twoje bezpieczne schronienia i pasy ratunkowe rozrywała. I znowu... Tak upadałeś w grzechu, że odchodziłeś, że Duch Święty, że duch, zły duch gnał cię na jakieś pustkowia, trzymał cię w pętach, że Duch Święty, Duch, Boże, nie, absolutnie nie Święty Duch, zły duch cię jakoś zniewalał, cię jakoś targał tobą, poniewierał. Tak może być w tobie. Przypomnij sobie twoje różne walki z grzechem, twoje różne pokonywanie słabości, pokonywanie tego, co wydawało się takie może proste czy oczywiste do pokonania. Jak ci na imię? Pyta Jezus. To pytanie o imię niezwykle ważne, bo pytać o imię to w świecie tym żydowskim
to także kontrolowanie działania. Mam nad kimś władzę, znam czyjeś imię, to znaczy no, wchodzę z nim w relacje, ale po to, by pokazać moją wyższość. Ja nazywam rzeczy po imieniu, mam je w garści. Jezus pyta o to imię, a duch ten nie odpowiada, mówi legion. Legion, czyli jakaś rzymska jednostka militarna, która, jak czytamy w rzymskich kronikach, wynosiła około 4000, 5000 żołnierzy. A więc to imię, to na przykład nie jest imię, tylko no, liczba tych demonów. A więc wielka koncentracja złych mocy. Jakaś wielka siła tego opętanego. Ta wielka liczba to jakaś próba może zastraszenia Jezusa. Legion, u nas jest wiele, więc uważaj. Ale też zobaczymy moc Jezusa. Duchy zaczęły prosić Go, aby wypędził je w świnie, aby im nie kazał odejść do czeluści. Zaczęły Go prosić o to, aby nie pozwolił im odejść do czeluści, aby nie chcą się bronić, by nie odejść tam, gdzie jest ich miejsce. Ta walka to nie tylko jakieś pozorne zwycięstwo, ale on w tym, co się zaraz wydarzy, pokazuje całkowite trzymanie ręki na pulsie. Jezus naprawdę wie, co robi. Jezus wypędza tego złego ducha, ale i pozbawia go absolutnie jego działania. Pozwolił im, aby im pozwolił wejść w świnie. Jezus im pozwolił, złe duchy weszły, wyszły z tego człowieka. Czemu wyszły? To nie jest jakaś siła tych złych duchów, to jest moc Jezusa. Od samego początku one, te złe duchy, są w mocy Jezusa. To On ma moc nad nimi. Złe duchy wyszły z człowieka, weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwisku i utonęła w jeziorze. Utonęła w jeziorze, a więc same się podrążają, same się potopiły, już zupełnie powariowały wobec mocy Jezusa, wobec tego, w jaki sposób Jezus działa. Pasterze uciekają, gdy to zobaczyli, a więc Jezus pozwala tej Twojej niemocy, Twoim złym duchom, pokazuje, jak bardzo jest nad nimi ma nad nimi władzę, jak bardzo nimi kontroluje. Pozwala, by z ciebie one wyszły, by w sakramencie spowiedzi, w bliskości Jezusa, w doświadczeniu Eucharystii, modlitwy, pokonać to wszystko, co złe, i Jezus to zupełnie zatapia. To nie jest tak, że sobie odeszły i czekały, aż Jezus sobie pójdzie, by znowu wrócić. To zło bezpowrotnie przepadło. Zginęło. Raz na zawsze zniszczył śmierć. Przez swoją śmierć na krzyżu raz na zawsze zniszczył grzech. Raz na zawsze zniszczył konsekwencje tego grzechu. Pokonał moc ciemności, moc szatana. Ciągle powtarzam, dzisiaj chcę mówić o mocy Jezusa. O patrzeniu na Jezusa nie tylko, czy dzisiaj właśnie nie jako na przyjaciela, jako na powiernika, towarzysza drogi, ale na wszechpotężnego Boga, który ma moc, który trzyma wszystko w swojej garści, który trzyma w swojej silnej prawicy całego człowieka, aby go chronić, aby go ocalić. Teraz dopiero okazuje się, że pasterze byli przy tych świniach. 34 werset. Wielka trzoda, a pasterze czuwają nad ich bezpieczeństwem i uciekli i rozpowiedzieli o tym, co się stało po mieście i po osiedlach, po wioskach, po całej okolicy. Wzbudzają jakieś zaciekawienie u ludzi i chcą zobaczyć sprawcę tego zajścia. No, są naocznymi świadkami tego, co się wydarzyło. Świadkami dla wielu ludzi, okoliczne miasta i wioski.
Zobaczyli tłumy, że to się stało raz na zawsze nieodwołalnie, że opętany jest już zdrowy, a oto świnie zostały potopione. I ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Pewnie bardziej pasterze w takim szoku i szli i mówili, no facet przyszedł i nam zatopił całe świnie. Nie mamy z czego żyć, staje się teraz niepokój. Tłumy przychodzą z całej okolicy i co mówią? Zobaczyli, przychodzą do Jezusa i zastają człowieka, z którego wyszły złe duchy, który jest już ubrany, a nie goły, który jest przy zdrowych zmysłach, który siedzi u nóg Jezusa. Pamiętacie z poprzednich rozważań, siedzieć u stóp Jezusa, to znaczy, to jest szczególny gest i pokory, ale też i wdzięczności, a przede wszystkim bycia czyimś uczniem. A więc ten człowiek opętany dotychczas zaczyna słuchać słów Jezusa, staje się jego uczniem. Ogarnął ich wszystkich strach. To, co się wydarzyło, budzi lęk. Dlaczego lęk? Bo Jezus ma moc, moc, która przekracza oczekiwania, wyobrażenia człowieka. Ci, którzy widzieli, opowiedzieli, w jaki sposób opętany został uzdrowiony i cała ludność kraju, cała ludność już, nie tylko kilka osób, kilku pasterzy, cała ludność prosiła go, żeby odszedł od nich, bo wielkim strachem byli przejęci. Przyczyną strachu jest właśnie moc Jezusa, której dzisiaj się chce przyglądać. I Jezus się nie narzuca. Odchodzi, wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. A więc przyczyną strachu jest moc Jezusa. Boją się tego, co Jezus może w nich zdziałać. Zobaczcie, czy to nie jest przypadkiem to doświadczenie w nas. Pytałem o tą moc Jezusa. Wiemy, jaka jest ta moc, dlatego wolimy się do niej nie zbliżać. Czy czasem nie jest tak z nami? Że my dobrze wiemy, na czym polega moc Jezusa, ale wolimy nie mieć z tym nic wspólnego. Co mam z Tobą wspólnego? Co mnie i Tobie? Jezus, topiąc te świnie, niszczy to, co jest przyczyną niepokoju, jakiegoś chaosu, niebezpieczeństwa i śmierci. Niszczy i niszczył i zawsze będzie niszczył Twój niepokój, niebezpieczeństwo i śmierć. Przywrócił, przywraca i zawsze będzie przywracał pokój, bezpieczeństwo, opiekę, otoczył litością tego człowieka, kiedy go zobaczył, kiedy go uzdrowił, ubrał go. Człowieka, który sam nie był w stanie pokonać potęgi złego ducha, sam nie był w stanie sobie poradzić. Czasem się spotykam z tym w czasie spowiedzi, gdy ktoś mówi właśnie, że no przychodzę tak późno, bo myślałem, że sobie sam poradzę. Czy w rozmowie ktoś mówi, no zanim pójdę do spowiedzi, to najpierw sobie ułożę życie. Najpierw się naprawię, podejmę walkę z grzechem, zwyciężę i dopiero przyjdę do spowiedzi. Sam nie zwyciężysz. Potrzebujesz mocy Jezusa do tego, żeby poradzić sobie ze złym. Ty sobie nie poradzisz. Potrzebujesz Jezusa, który poradzi sobie ze złym duchem, który w tobie może siedzieć. Zły duch grzechu, zniewolenia. A więc potrzebujesz mocy Jezusa. Taka zachęta bardzo konkretna do spowiedzi, nie kiedy już będziesz miał czyste serce, bo to jest twoja iluzja. Nie jesteś tego w stanie zrobić. Ten człowiek opętany nie był w stanie sam pokonać potęgi złego ducha. Potrzeba światła Jezusa. Słowo Boże i moc Jezusa. To są takie narzędzia do walki ze złym duchem. To On jest Bogiem, który ma władzę nad światem. Daje słowo, tym słowem rozkazuje, pokazuje moc. Więc ciągle podkreślamy w tych rozważaniach właśnie Słowo Boże, a dzisiaj jeszcze moc. Dopiero razem Słowo Boże i moc Boga, moc Jezusa, dopiero to razem może działać cuda. Może uzdrawiać człowieka. Człowiek, z którego wyszły złe duchy, prosił Jezusa, żeby mógł z nim zostać. A Jezus go odprawił. No, ciekawe, chce z nim zostać, chce zostać jego uczniem. Człowiek, który chce zostać blisko Jezusa, słyszy, wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg ci uczynił. Nigdzie nie odchodź, zostań tu, gdzie jesteś. Zostań w swojej ojczyźnie. Cały kraj mnie wyrzucił, ale ty tam z nimi zostań.
tam cię potrzebuje. Jezus nie odprawia go, mówiąc, idź sobie, wiesz, ja mam już dużo apostołów, już ja się z nimi muszę użerać, jeszcze z tobą zostań, wiesz, idź sobie z Bogiem, szczęści Boże. Nie, on go odprawia, mówiąc, odprawia, czyli wyprawia go, posyła go na misję, opowiadaj tutaj w domu to, co ci Bóg uczynił. Tutaj cię potrzebuje. W tym momencie potrzebuje ciebie, żebyś teraz tu głosił to, co ja chcę, żebyś głosił. Nie idź ze mną. Tam cię potrzebuje. Żebyś został w kraju po wschodniej stronie Jeziora Galilejskiego. Odszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co mu Jezus uczynił. A więc został jego apostołem. Został jego świadkiem. I gdy potem docierają apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa do tych miast Dekapolu, to tam już są wyznawcy Jezusa. Dzięki świadectwu tego człowieka. Nie myśl sobie o wielkich rzeczach. Święty Filip Neri bardzo pragnął, siedział w Rzymie i bardzo pragnął jechać na misję gdzieś daleko, do Azji czy do Afryki. Bardzo pragnął jechać na misję. Papież ciągle mówił, zostań tu, gdzie jesteś. I ewangelizował biedotę Rzymu. Młodzież garnął do siebie, prowadził do Boga. Chociaż pragnął być tam gdzieś indziej. Nie pragnij być tam, gdzie nie jesteś. Bądź tu i teraz. Nie każdy z nas pojedzie do Afryki, nie każdy z nas gdzieś tam stanie przed wielkim tłumem stadionowym i będzie miał okazję do dawania świadectwa, ale każdy z nas porobi dzisiaj, jutro i jeszcze przez parę dni, parę kroków i stanie twarzą w twarz z ludźmi. I tam mamy głosić. Wracaj do domu. W swoim domu, w swoim otoczeniu, wśród tych, których znasz, opowiadaj to, co Bóg ci uczynił. Takie może przewrotne pytanie, takie, ale jak to jest z tobą? Przychodzisz do kościoła, przeżywasz piękno modlitwy, poruszenie serca na naprawdę porządnym kazaniu, gdzie ksiądz naprawdę rozwałkowuje przed nami Słowo Boże tak, że się staje oczywiste i po kazaniu mamy łzy w oczach, bo naprawdę zrozumieliśmy, jak to Słowo nas dotyka, jak to Słowo mówi o naszym życiu. My przeżywamy spowiedź, w której tak też myślimy, spowiedź, w której odchodzimy naprawdę z lekkim sercem, jak piórko, wychodzimy czyści. Przeżywamy i mówimy, Panie, dzięki, ale to była ważna spowiedź, jak ja ważną przeżyłem teraz modlitwę, jak ważne słowo, jak ważnego słowa doświadczyłem w czasie adoracji. I co z tym robisz? Z tym poczuciem tego lekkiego serca, z tą radością adoracji, modlitwy, spowiedzi, Eucharystii, homilii, odkrycia Słowa Bożego w domu. Czy masz się z kim tym podzielić? Opowiadaj w domu wszystko, co Bóg ci uczynił. Zobaczcie, nie wstydzimy się powiedzieć, słuchaj, ale był korek na drodze, jak jechałem do domu, ale się nastałem w kolejce po chleb, ale się oszukałem, bo kupiłem jakieś stare ciasteczka i coś tam. No to takimi głupotami się dzielimy, a nie mamy odwagi powiedzieć, słuchaj, ale przeżyłem piękną spowiedź. Słuchaj, przeczytałem wczoraj rozdział Księgi Ozeasza, jak on mnie poruszył, ile w tym Bóg mówi piękna do człowieka. My zaraz sobie mówimy, no zaraz, co ja będę mówił komuś, kto nie rozumie. Nie, no właśnie pomóż mu zrozumieć. Doświadczasz piękna w relacji, w spotkaniu z Jezusem. On twoje serce oczyszcza, odnawia. Czemu tak mało głosisz? Czemu tak mało o nim mówisz? Niech to słowo, 39 werset. Wracaj do domu, wracaj do siebie. Opowiadaj wszystko, co Bóg ci uczynił. Niech będzie dla nas też pytaniem, jak to jest ze mną, z moim dawaniem świadectwa. Zobaczcie znowu kilka naprawdę ważnych pytań. Zawsze słuchając, notujcie sobie, zapisujcie przy tych fragmentach, podkreślajcie na marginesie swojej Biblii. I teraz po tym czasie wprowadzenia wejdźcie w taką osobistą modlitwę tym słowem, żeby nie ograniczyć tych moich filmów, nagrań, podcastów tylko do wysłuchania. Nie o to chodzi. To nie jest audycja, która ma nas zachwycić pięknem, audycja radiowa. To jest wprowadzenie do modlitwy, do stanięcia twarzą w twarz z Jezusem. Naprawdę poważnie się za to bierzmy, bo coraz bliżej do Wielkanocy. Chcesz owoce? To wejdź cały. Naprawdę wejdź porządnie w to słowo.
Niech to prowadzenie będzie początkiem takiej osobistej medytacji, osobistej rozmowy z Jezusem, stanięcia w prawdzie, powiedzenia, wylania przed Jezusem prawdy swojego serca. On nam w tym błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.